Księga Nehemiasza jest dość prostą księgą, nie? Także w przeciwieństwie do, pamiętacie, obozu sprzed 2 lat, kiedy studiowaliśmy list do Hebrajczyków, no to tam trzeba było dość dużo czasu spędzić na takiej analizie głębszej tekstu, żeby później wyprowadzić właściwe, a nie błędne zastosowania, nie? Z księgą Nehemiasza jest sprawa prosta, bo to jest tak jakby artykuł w gazecie, czy taka jakaś, powiedzmy, krótka książka, story, nowela taka, gdzie czytamy i po prostu proste odniesienia do naszego życia, potrafimy to sobie wyobrazić, tu nie ma jakichś takich tajemnic, jest to księga, z której z kolei możemy łatwo wyciągać zastosowania. Mam nadzieję, że już przynajmniej raz w życiu czytaliście tę księgę, może ostatnio również, odświeżyliście sobie. No, mówiłem w niedzielnym nauczaniu, że to tak dwie na raz najlepiej by przeczytać, księgę Ezdrasza i księgę Nehemiasza. To jest czas końcówki już niewoli babilońskiej. Tutaj wiemy, że no, Żydzi buntowali się przeciwko Bogu i ich państwo zostało im zabrane. Na razie tymczasowo, nie? Czyli ten czas zaborów mieli na kilkadziesiąt lat. No ale jednak, nie? Wszystko co najwspanialsze, przypominamy, że bardzo niedawno wcześniej, no to mieli największe królestwo praktycznie w tym obszarze, królestwo Salomona, złota bez liku, a srebra to już nikt nie ważył nawet, nie? W królestwie Salomona to już tam srebrem się nikt nie przejmował. Także no, potęga i gospodarcza, i kulturowa, przyjeżdżali z różnych części świata i tak dalej, czyli tak wyglądało Boże błogosławieństwo dla tych samych ludzi. Czyli ten naród, wiecie, etnicznie, tam wzrostem, ilorazem inteligencji się nie zmienił. Jedyne, co się zmieniło, to ich serce do Boga, nie? Że po prostu zmieniło ich się nastawienie do Boga, no i zmienił się cały los ich państwa. Teraz są w niewoli, teraz służą na obcym dworze. Nehemiasz jest wysokim urzędnikiem państwowym, podczaszym, czyli cieszy się najwyższym zaufaniem cesarza, można tak powiedzieć, imperatora. On jemu podaje jedzenie, no, czyli gdyby chciał go otruć, no to właśnie Nehemiasz by otruł swojego króla, no, czyli musi być tu pełne zaufanie. Księga Ezdrasza dotyczy odbudowy więzi z Bogiem, zarówno w tym sensie świątyni i całego tego systemu ofiar, który Bóg Żydom nakazał, ale pokazywałem to w niedzielę, tam z 6 rozdziału poprzedniej księgi, że chodziło też o poznanie Słowa Bożego, zrozumienie i wytłumaczenie, nauczenie całego narodu jeszcze raz prawd, które Bóg im objawił. Świątynia powstała, ożywienie, jeśli chodzi o pobożność, więź z Bogiem nastąpiło, ale państwa dalej nie było i naród był w pohańbieniu. Czyli kto chciał, to chodził, rabował, bił ich, gwałcił, czy co tam sobie wymyślił i Żydzi nie za bardzo potrafili się temu oprzeć. No i właśnie w tym momencie ta sytuacja, opis tej sytuacji przez emisariuszy z Jerozolimy dociera do Nehemiasza. Przeczytajmy ten opis do modlitwy, czyli do 4 wersetu, od 1 do 4. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza. Gdy w miesiącu Kislew w roku 20 przebywałem w twierdzy Susa, przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie: ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Oczywiście tu dla nas takim najciekawszym wersetem będzie werset 4, gdzie jest reakcja, nie? No bo
to wszystko, no to ta jest takie, taka narracja dosyć oczywista, no przychodzą ci wysłannicy, no mówią o tym no, upadku państwa, że Żydzi żyją w pohańbieniu i wielkiej biedzie, ponieważ no, nie mają państwa, które ich chroni. Mur jest symbolem właśnie najważniejszej funkcji państwa, czyli ochrony granic, nie? Ochrony ludzi, którzy są na terenie przed wrogami zewnętrznymi. Druga funkcja państwa, najważniejsza, to jest wymierzanie sprawiedliwości, nie? Czyli ochrona granic i wymierzanie sprawiedliwości. Tu praktycznie bez murów, bez granic, bez organizacji to państwo w ogóle nie funkcjonuje. Każdy przychodzi i ich łupi. No i teraz zobaczmy jeszcze raz tę reakcję Nehemiasza. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni. To jest pierwsza część. Jak wam się wydaje, jaka jest wasza ocena tej reakcji Nehemiasza? Czy ona jest normalna? Czy tegoście się spodziewali, że on tak zareaguje? Czy wy byście tak zareagowali? No na przykład wyobraźmy sobie, że jesteście gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji i czy w Stanach Zjednoczonych, no i ktoś przychodzi do was z takimi wieściami, albo oglądacie telewizję Idź Pod Prąd, nie? No bo teraz to już tak się załatwia. No i my tu opowiadamy, jak tu się żyje, co oni z nami robią i tak dalej, i tak dalej. Już nie daj, że nas okradają, to jeszcze i po sądach włóczą, nie? No i jest jakaś wasza reakcja z daleka. Macie inne życie. Jesteście pod innymi rządami, można powiedzieć. Inny król daje wam bezpieczeństwo, sprawiedliwość i tak dalej. Tu Nehemiasz miał to wszyściutko zapewnione. Rozumiecie, nie? Tu nie było problemu, że jemu coś grozi, nie? On żył w bezpiecznym państwie, sprawnie zarządzanym, potężnym, żaden wróg zewnętrzny nie groził w tym czasie, a jeśli chodzi o relacje z władzą, no mówię, cieszył się najwyższym zaufaniem swojego króla, nie? Także on absolutnie żadnej z tych rzeczy, o której usłyszał, nie doświadczał osobiście. Nie? Co myślicie o tej jego reakcji? A gdy to usłyszałem, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni. O ile ta pierwsza część reakcji Nehemiasza, że usiadł i zapłakał, no to byłaby taka dość oczywista, ale ten smutek przez szereg dni, to według mnie już jest taki naprawdę ponad wszelkie oczekiwania. Dzięki. Czyli rzeczywiście ten przedłużający się smutek, nie? To jest coś niezwykłego, nie? Że no na pewno tak dowiedziałby się, ojej, no szkoda i coś takiego. No i tak jak mówi Maciek, obowiązki tu wielkie na dworze, poważne sprawy wzięłyby górę i by gdzieś tam może sobie od czasu do czasu przypominał. A on się smuci przez szereg dni. Nie? O czym to świadczy? Świadczy o takiej wielkiej miłości i do swojego kraju. Mhm. A, widać, że on swój naród przeżywa, no, można powiedzieć, bardziej niż swój los. Bo tak jak mówię, jemu jest dobrze tam, nie? On nie ma żadnych z tych zagrożeń, nie? A zresztą za chwilę zobaczymy jego modlitwę, no, jak bardzo on się utożsamia ze swoim narodem, nie? Że on, można powiedzieć, bardziej mu zależy na życiu całego narodu niż na swoim, nie? Że kiedy jego naród jest w pohańbieniu, no to on nie może być szczęśliwy, nie? Tak można w uproszczeniu powiedzieć. Czy jeszcze ktoś z was ma jakieś myśli, jakieś coś was tu zdziwiło? To na tyle źle wpłynęło na Nehemiasza, tak? Mhm. Że aż wpłynęło na jego wygląd. Nie? Tak. To jest już w ogóle nadzwyczajne, bo tak się przejmować, że aż po nim było widać, że jest jakiś bidny, to nawet ten król zauważył. Czy możemy to, co czytamy o Żydzie Nehemiaszu i o narodzie żydowskim, przenieść do siebie, tu wstaw swoje nazwisko, i do narodu polskiego? Czy to jest uprawnione, czy też dokonujemy nadużycia? No ja bym takiego nadużycia, takiego przeniesienia nie robił od razu. Czyli trzeba się zapytać, no, czy można przenieść, czy nie można? Tak. To jest bardzo ważne, że nie robimy takiego przeniesienia automatycznie, tylko musimy się zapytać, czy ta sytuacja jest w jakiś sposób analogiczna,
czy ja jestem w podobnej sytuacji, mój naród jest w podobnej sytuacji i mam prawo to, co czytam na przykładzie tego narodu, przenieść na współczesne polskie realia. To może inaczej zadam to pytanie. Do czego zostali Żydzi wybrani jako naród? Ja myślę, żeby pokazać, jak powinna wyglądać relacja między człowiekiem a Bogiem, czy narodem a Bogiem. O, żeby pokazać nie między narodom... człowiekiem, tylko między narodem. Nie? No bo jak naród został wybrany, no to naród nie da wzoru jednostki. No tak, nie? Tylko mówię, od samego początku jest ta relacja Bóg-człowiek, od samego początku od Adama i Ewy, a potem Bóg wybrał naród, żeby pokazać innym narodom, jeśli jeden naród idzie z Bogiem i czyni to wolę Bożą, to pokazuje, inni narody widzą, jak wygląda relacja. Jeśli idą z Bogiem, to czy mają prosperity, czy mają błogosławieństwo, czy ten. Jeśli się sprzeciwiają, to wtedy ludzie widzą, że karę dostają jakąś. Mhm. Czyli można w uproszczeniu powiedzieć, że Bóg wybrał naród izraelski do dwóch celów. Pierwsze, żeby dał wzór, jak ma wyglądać relacja narodu z Bogiem. Nie? Dlatego właśnie te dzieła, które Bóg robił z Żydami, one się roznosiły szerokim echem po całym świecie. Królowa Saba, nie? Gdzieś tam z Afryki jechała, żeby zobaczyć, coż to się dzieje, nie? Kiedy z kolei jakieś klęski ponosili, no to też, żeby każdy naród zobaczył, co się stanie z narodem, który tak potraktuje prawdziwego Boga, nie? I tak dalej, nie? Pamiętacie, inne narody miały takich bożków, że jak się przewrócił, to leżał i musieli golinami z powrotem i stanął. No tak, drugi raz pierdyknął, to mu łeb odpadł. Nie? Już się nie dało go postawić, nie? No, zostawmy temat cudzych bogów i tak dalej. Czyli pierwszy cel, Bóg pokazuje, jak działa w stosunku do narodu, żeby dać przykład innym narodom. Dlatego ta wieść o działaniu Boga się rozchodzi po całym świecie. I z tego powodu możemy to, co działo się dla przykładu wszystkim narodom w Izraelu, przenosić do nas. Bo Bóg objawił ten cel w swoim słowie. Po to wybrałem, żeby pokazać, jak będę błogosławił, jak będę karcił, jak chcę, żeby narody żyły w relacji ze mną. No i ten drugi cel dotyczący zbawienia, żeby ten naród przygotować na rozpoznanie Boga Syna, na rozpoznanie Mesjasza. I kiedy oni go rozpoznają, mają go rozgłosić całemu światu. Nie? No, czyli tak można by pokazać te dwa cele. Czyli kiedy będziemy historię narodu, jego państwowości, upadku, błogosławieństwa analizować, no to wiemy, że mamy podstawy zarówno zdroworozsądkowe, jak i biblijne, bo to jest wzorcowy naród. Czyli tak właśnie Bóg, że tak powiem, postępuje z narodami. Bóg właśnie wszystkie narody pod tym kątem sprawdza, czy zbliżają się do Boga, czy się oddalają. Nie? To jest podstawowe kryterium. Jakie kryterium było w narodzie żydowskim? No, czy się zbliżają do Boga, czy się oddalają. No i tu mamy historię, że się najpierw oddalili, teraz się zbliżają. Podsumowując, to, co będziemy czytać o Nehemiaszu, o organizacji też państwa żydowskiego przez te 52 dni, kiedy on tam przyjechał, możemy do narodu francuskiego, litewskiego, nie wiem, tam afrykańskiego jakiegoś, możemy to stosować, nie? Bo to jest dla nas wzorcowy przykład. Stary Testament został nam dany jako pewien wzorzec pewnych zachowań, nie? Zobaczmy teraz drugą reakcję, nie? Bo pierwsza to był ten smutek, utożsamienie się i to trwało przez wiele dni, nie? Nie tam przez chwilę, nie tak tylko się zasmucił i na drugi dzień już tam mniej o tym pamiętał, a na trzeci w ogóle, tylko to trwało przez wiele dni. I teraz on podejmuje już pierwsze działania, czyli nie tylko smutek, jakaś taka rezygnacja, ojej, co się stało i się mleko rozlało, tylko zobaczcie, on od razu przechodzi do działania. Nie? My to mówimy o tych działaniach dużo tam, wiecie, jak on tam zrobił przegląd, później tam tych kapłanów tu, tę rodzinę tu, w tym wyłomie tu, tych, nie, porozkładał, ale to jest działanie wtórne. Pierwsze działanie, zobaczmy, jakie jest. Werset czwarty ciągle. Post i modlitwa. Jest problem.
No to odpowiedzią Nehemiasza jest post i modlitwa. Nie? I to modlitwa zapewne przez no, długi czas, nie? Bo za chwilę będziemy o tym więcej czytać. Przeczytajmy teraz, o co on się modlił. Modliłem się tymi słowy. Ach, Panie Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co go miłują i przestrzegają jego przykazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi Twoje oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie, także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Niecnie postąpiliśmy wobec Ciebie, nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi w swemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi swemu słudze, powiadając, jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, ja rozproszę was pomiędzy ludami. Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios i stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. Boć oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką. Ach, Panie, niechaj Twoje ucho będzie uważne na modlitwy Twego sługi i modlitwę Twoich sług, pragnących uczcić Twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem pod czaszym królewskim. Dzięki. No oczywiście wszystkich elementów tej modlitwy nie przenosimy bezpośrednio do nas, nie? Spróbujmy wyjąć z tej modlitwy te rzeczy, które, bo na przykład jak on się odwołuje do przymierza mojżeszowego, nie? Że tu obiecałeś, że tak jak Mojżesz nadał i tak dalej, nie? To możemy mówić tylko na zasadzie tej ogólnej zasady, że naród zbliża się do Boga, jest błogosławieństwo, naród oddala się od Boga, jest przekleństwo, ale niekoniecznie w takiej no, dosłownej scenerii czy sekwencji, jak było to podane w prawie mojżeszowym. Choć rzeczywiście przez analogię możemy takie rzeczy zobaczyć. Na przykład jednym z przekleństw dla Żydów było, że będą przedmiotem pośmiewiska w całym świecie. Że będą przedmiotem dowcipów, nie? No i zobaczcie, że Polakom też to się przydarzyło, nie? No to komuniści wymyślili te Polish jokes, no ale jednak, nie? Cały świat się śmieje z Polaków, nie? No to, że to zrobili komuniści i tak dalej, no ale zobaczcie, że bardzo podobne karcenie dla naszego narodu, który absolutnie nie zasługuje na miano takie, jakie wypływa z filmów niektórych lat 80., czy Polak to pijak, który bije tam swoją żonę, czy matkę, czy jedną i drugą, i śmierdzi, i nie dba o siebie, i żyje w jakimś chlewie, nie? Takie filmy się pojawiały wtedy, czy właśnie tych, może wcześniejszych, czy tych Polish jokes, absolutnie Polacy nie zasługują na takie miano, nie? No ale to tam sobie zostawmy, tylko pokazuję, że zobaczcie, nawet taki szczególik, nie? Z tego przekleństwa, które Bóg dał narodowi żydowskiemu, no też podobne sytuacje i nam się zdarzają, no ale to zostawmy. Co szczególnie waszą uwagę w tej modlitwie wzbudza? Jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań, to choćcie byście byli rozrzuceni aż po krańce niebios, również stamtąd was zbiorę. No to mnie najbardziej uderzyło, że nie ma nic dla Boga niemożliwego, żeby naród przywrócić do pełni funkcjonowania. Tak, choć to dotyczy tylko bezpośrednio narodu żydowskiego, nie? To tutaj ten argument racjonalny, to zobaczcie, tak zwana błękitna armia w trakcie I wojny światowej przybyła do Europy,
była szkolona w Kanadzie, ale tuż przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi przez oficerów amerykańskich i ta armia przyjechała w końcu do Polski i przydała się na wojnę z bolszewikami. To był ogromny posiłek, nie? Zbrojny. Armia wyszkolona, uzbrojona, umundurowana, zorganizowana. Także no, to militarnie miało wielki sens, ale oczywiście to byli ludzie, którzy wrócili do Polski. Nie? Którzy kilkadziesiąt, niekiedy więcej lat byli na obczyźnie, a teraz wrócili do Polski w wyniku wojny światowej. Nie? Sami Amerykanie ich na własny koszt, tak jak Egipcjanie Żydów wysyłali na własny koszt, nie? Żeby tam poszli sobie, nie? To tutaj zobaczcie, że bardzo podobnie sytuacja, oczywiście w niewielkiej skali, powtórzyła się. Tu widziałem, Michał się zgłosił. Nie mówi, że oni zgrzeszyli, tylko mówi, że my jako naród. Tak, to już drugi punkt, że pierwszy to rzeczywiście, że on widzi potęgę Boga. Nie? A jeszcze pozwól, Michale, że w tym momencie jeszcze parę słów powiem. Nie? Zobaczcie, kiedy myśmy mówili o tym, że chcemy zmienić Polskę, że to już tak dalej być nie może, że nie tylko chcemy mówić o tym elemencie duchowym chrześcijaństwa i Biblii, ale chcemy mówić o elemencie politycznym. Pamiętacie, ile to lat temu? No gdzieś mniej więcej 2003 rok, czyli prawie 20 lat temu. Nie? To już jasno wtedy, wcześniejśmy tak gdzieś nam to chodziło po głowie, nie? Bo tam już i WPR się różni z nas tam tego, ale nie widzieliśmy tego jako misji Kościoła jeszcze, nie? Od 2003 roku już jasno to definiujemy jako misja Kościoła i oczywiście tam taki artykuł, pamiętacie, to taki wzór jest chyba trochę prześmiewczy, o co walczymy i drugie jakie tam jest? Dokąd zmierzamy, o co walczymy? Tam zdefiniowaliśmy dwóch wrogów. Pierwszy no to jest komunizm, neokomunizm i tak dalej, a drugi to Kościół rzymskokatolicki. To są dwie, można powiedzieć, dwie takie straszne dłonie, które ściskają naród polski. Komuna i Kościół katolicki. Kato komuna. Kiedy myśmy to mówili, że Kościół katolicki jest największym zagrożeniem dla Polski w tej sferze duchowej i że jeśli jego potęga nie zostanie złamana, to Polska się nie podniesie z kolan, wtedy ludzie się pukali w głowy, nie? A myśmy się o to i modlili i zaczęliśmy to robić. Są ludzie, którzy pewne zjawiska widzą z wyprzedzeniem. I nie mówię tu o cudowności żadnej. To nie były żadne proroctwa ani nic z tych rzeczy, nie? Tylko po prostu żyjąc blisko z Bogiem i żyjąc blisko ze swoim narodem. Bo zobaczcie, że ten człowiek chociaż był daleko, za oceanem można tak powiedzieć, tam za Eufratem, nie? To miał cały czas, zarówno w sercu i umyśle, jak też jeśli chodzi o kontakt tych emisariuszy, jako podczaszy królewski, no to miał dostęp do całej komunikacji, ludzie przychodzili, listy, gońcy, rozkazy i tak dalej. Cały czas miał kontakt ze swoim narodem. Czyli miał bardzo, można powiedzieć, taki dogłębną relację z Bogiem i miał dogłębną relację ze swoim narodem, o czym świadczy to, co Michał przed chwilą powiedział, że on grzechy tego narodu, których on nie popełnił, bo on już zapewne tam nie żył w tym grzesznym Izraelu, wiecie, tym, który został rozpędzony na cztery wiatry, ale wie, że jego już tam ojcowie, dziadkowie to żyli i to oni grzeszyli, nie? I on mówi, to myśmy grzeszyli. Nie? Że zobaczcie, ten poziom utożsamienia się ze swoim narodem. Nie? Miłości do tego narodu, ale i utożsamienia się ze swoim narodem. Żeby zmienić naród, my musimy mieć bardzo bliską relację z Bogiem, ale i bardzo bliską relację z naszym narodem. Nie możemy się alienować. Zobaczcie, że protestanci tradycyjnie byli postrzegani przez większość narodu polskiego jako zdrajcy. Zdrajcy niekoniecznie w takim sensie, że wiecie, tam no, kogoś tam przekupił, znaczy wiecie, tam sprzedał, nie? Tylko, czyli nie w sensie donosicieli, ale w sensie, że ich sympatie państwowe są poza państwem polskim. Że się orientują na inne rządy, inaczej mówiąc, nie? Tak
postrzegano protestantów. Nie? Oczywiście Sienkiewicz się do tego przysłużył i ta katolicka narracja o potopie, która no, zakończyła się tymi tak zwanymi ślubami jasnogórskimi i wypędzeniem Arian, nie, jako takich najgorszych z protestantów, nie? Także to ma też uwarunkowania historyczne, ale trzeba jasno powiedzieć, że spora część protestantów, myślę z różnych powodów, tu można by to analizować szeroko, nie nasza w tym rola, mając już dosyć prób jakiegoś przemówienia do tego narodu, zaczęła się orientować głównie na Niemcy, nie? Bo no i protestantyzm w Europie tej kontynentalnej, nie licząc Wielkiej Brytanii, no to najsilniejszy tu z naszych bliskich państw, no to był w Niemczech. No i Niemcy, no jak wiemy, no są szczególnie Prusy, no bo te wydarzenia, o których mówię, to już jest XIX wiek, no one są państwem no wzorcowo zarządzanym. Nie? Jeśli chodzi o skuteczność, no to Prusy są wzorem. Nie? I myślę, że część protestantów polskich, mając dosyć polskiego dziadostwa i niemożności przebicia się przez ten mur zabobonu, rzeczywiście nawiązywała bliższe relacje z obcymi dworami. Także zobaczcie, mamy podwójny problem. Nie dość, że katolicyzm jest jaki jest, to jeszcze i, jak to się mówi, ten PR, tylko jakimś takim polskim słowem chciałbym się, ta opinia o. Opinia o protestantach jest negatywna w naszym. Czyli jeśli ktoś jest patriotą polskim, nie, to nie dość, że zapewne w zabobonie katolickim siedzi, no to jeszcze do tego, kiedy mówi mu się protestant, to on myśli zdrajca. Nie? Czyli jak gdyby bariera przełamania, dotarcia do polskich patriotów jest tu ogromna, podwójna. Jest podwójne zabezpieczenie, bo gdyby nie było tej opinii o protestantach, nie, że to są zdrajcy, no to coś nowego, no, na zasadzie Polacy raczej tak przyjmują nowinki, nie, no to byłoby łatwiej. Nie? A tu mamy, mówię, podwójną ścianę, nie, podwójny mur do naszego narodu jest pomiędzy nami a Polakami. Nie? Także no, jak gdyby pytanie, czy my się nie zniechęcimy? Nie? Czy ty się nie zniechęcisz? 20 lat temu, kiedyśmy zaczynali, to naprawdę niewielu ludzi wierzyło w taką możliwość, że za naszego życia katolicyzm całkowicie się no, zdewaluuje moralnie. Nie? A może i teraz nastąpi dewaluacja w innych obszarach. Nie? A to się dzieje. Nie? I tu myślę, że to zdanie, na które się też zwrócili uwagę, powinno być dla nas takie no, ważne, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nie? Oczywiście to nie chcę tak powiedzieć, że no, dzisiaj przy kolacji pomodlimy się, Boże, niech Polska będzie chrześcijańska, to ona będzie. Nie, absolutnie takiego czegoś nie lansuję. Nie? Ale chcę, żebyśmy pamiętali, że rzeczy, które się nam wydają niemożliwe, to mogą się zdarzyć, ponieważ mamy niezwykłego Boga, który jest Bogiem wielkich rzeczy, który wręcz Jezus przecież obiecał, że no tutaj trochę zrobiłem, a teraz was posyłam i wy będziecie czynić jeszcze większe rzeczy. Nie będziecie więcej cudów robić, nie? Nie będziecie więcej ludzi uzdrawiać i tak dalej, mówię o uzdrowieniu fizycznym, ale dokonacie większej rzeczy w obszarze społecznym, głoszenie Ewangelii i podlewania, oglądania owoców głoszenia Ewangelii w narodach, nie? No bo wiemy, że Jezus wysłał nas do narodów, nie do jednostek, tylko do narodów, czyli musimy myśleć kategorią narodu, kiedy myślimy o ewangelizacji. Czy coś jeszcze z tej modlitwy was poruszyło? Tutaj są takie słowa: niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i na modlitwę twoich sług pragnących uczcić twoje imię. Spraw proszę, aby się poszczęściło dziś twemu słudze. Mhm. Także on zakładał, że poza nim są jeszcze inni,
którzy myślą tak jak on, którzy mają taką postawę do Boga. To już nie potrafię powiedzieć, czy on tak znał kogoś takiego, czy przeczuwał po prostu, że tacy muszą być, ale uważał, że na pewno nie jest sam. Tak, prawdopodobnie miał tę wiedzę, którą my mamy czytając wcześniejszą księgę Ezdrasza i to, co mu też donosili o pobożności zapewne, bo tu mówił o biedzie, ale zapewne mu powiedzieli też, że lud trwa przy Bogu, jest wierny jego przykazaniom, nie odstępuje ani w lewo, ani w prawo, składa te ofiary i tak dalej, że to wszystko się dzieje. Nie? To on o tym zapewne wiedział, stąd ta liczba mnoga modlitwy twoich sług. Ostatnia szansa, czy ktoś jeszcze coś go poruszyło w tej modlitwie? Dalej pisze, że jeżeli nawrócicie się do mnie, będziecie przestrzegać moich zasad i praw, to można powiedzieć, że będę wam błogosławił. Tak? Jeżeli polski naród odszedł w kierunku bałwochwalstwa, kultów Matki Boskiej, kultu papieża, kultu świętych i innych takich, no to Bóg przestaje błogosławić. Jeżeli się, tak jak mówisz, ruszy z naszej strony również pewien pierwiastek taki nawrócenia narodu i co nam sprzyja również właśnie ta dewaluacja na przykład Kościoła katolickiego, no to to błogosławieństwo, ponieważ Bóg jest wielki, no jest w zasięgu naszego, że tak powiem, narodu również, prawda? Dzięki. No ja chciałem jeszcze raz zwrócić na to dniem i nocą. Zobaczcie, nie? To jest werset szósty, że Nehemiasz modli się wytrwale, nie? I przez długi czas ta modlitwa jest zanoszona do Boga. To nie jest tak, że się raz pomodlił i teraz oczekuje, że to się stanie. Tu jeszcze ten post, to jest forma modlitwy, nie? Czyli jak gdyby ten, który się modli, jeśli pości, no to chce pokazać Bogu, że to szczególnie bardzo mu na tym zależy, że on nawet swoje zdrowie chce poświęcać, bo to nie jest post dietetyczny, no tam części z nas mi też by się przydał, ale tu jest post w innym celu całkowicie, nie? Także ta jakaś taka żarliwość proszenia też robi wrażenie i ona wynika właśnie z miłości do narodu i utożsamiania się z nim, bo zaraz w dalszej części jest mowa o tym wyznaniu grzechów. Myślę, że musimy się pilnować, to tylko takie zastosowanie, oprócz oczywistego, nie, tego do takiej ustawicznej modlitwy, żeby Bóg dał sukces temu, co robimy, jeśli chodzi o docieranie z prawdą do naszego narodu, to właśnie dałbym to, żeby się nie wywyższać, nie odcinać od naszego narodu, nie pozwalać sobie na takie myślenie, że nasz naród jest tam taki, śmaki, nas denerwuje, nie chcę tutaj używać jakichś tam słów czy tego, ale no, żeby o tym pamiętać, bo zobaczcie, część takich ludzi no, dość rozsądnych, no to mówi, ja już nie chcę mieć z tym narodem nic wspólnego, jadę za granicę, tam się chcę asymilować, tam chcę robić karierę, o Polsce chcę zapomnieć, nie? Czy to się uda, czy nie, no to już tam różnie bywa, ale szczególnie młodzi ludzie no, coraz częściej będą mieli takie nastawienie, że dlaczego ja mam się z tym narodem takim i tu tam jakiś wstaw właściwy, czy niewłaściwy, mam się utożsamiać. Nie? Ten człowiek tak nie myśli i no, odegrał kluczową rolę w życiu swojego narodu jako przywódca, ale jak wiemy, nie był sam, bo jechał do ludzi już tam, którzy czekają i też miał no, swoich jak gdyby przybocznych, którzy też podzielali tę samą miłość do Boga, do narodu i taką samą gorliwość. No dobra, ja proponuję na razie tę modlitwę zostawić. Tu ciekawe jest z tym odkupieniem, nie? Zapewne ma to związek z prawem mojżeszowym, tam też jest mowa o tym, tam jest, że wyprowadziłeś, nie? A tu jest odkupiłeś, nie? Wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, nie? Że to prawdopodobnie jest do tego odwołanie, ale no, jeśli ktoś z was chciałby gdzieś tu pogrzebać, to no, tak stawiam taki znak zapytania, tu coś ciekawego jeszcze może nam więcej wyjść z tego. Ostatnie zdanie, spraw, aby poszczęściło się dziś twemu słudze. Nie? Czyli już mamy ten moment, kiedy on wie, że nadszedł czas,
że dzisiaj będzie chciał powiedzieć o tym królowi. Nie? Spraw, proszę, aby się poszczęściło twojemu słudze. Bardzo takie, taka, zobaczcie, konkretna. Spraw, aby dziś poszczęściło się twojemu słudze. Nie? Chociaż wiele dni się przygotowywał do tego momentu. To nie była ani jakaś lekkomyślność, ani brawura. O, Bóg jest ze mną, polecę, pomodliłem się, to już na pewno da. Nie, nie, nie. On głęboko to przeżywał, analizował, analizował też, czy jest już gotowy, swoje grzechy wyznawał tutaj, nie? Także to był taki proces dojrzałego człowieka, a nie, wiecie, takiego pyszałka, nie? To jest absolutnie taka dojrzała, racjonalna, ale też pełna zaufania do Boga postawą i poszczęść dziś twemu słudze. Nie? No, przeczytajmy dalej, co się działo od drugiego rozdziału. W miesiącu Nisan, w 20 roku panowania króla Artakserksesa, usługując mu jako podczaszy, wziąłem wino i podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. Wtedy król rzekł do mnie: czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory. Nic to innego, jak tylko zgryzota. A ja bardzo się przestraszyłem i rzekłem do króla: niech król żyje wiecznie. Lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. A król rzekł do mnie: czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niebios, rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi i jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudować. A król rzekł do mnie, królowa zaś siedziała obok niego: jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Król zezwolił na to i wysłał mnie, a ja podałem mu termin. Potem rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników Zarzecza, aby mi pozwolili przejść do Judei, oraz list do Asafa, strażnika Lasu Królewskiego, aby mi dał drzewa na obelkowanie bram Cytadeli Świątynnej i na mur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. I król dał mi je, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Gdy tedy przybyłem do namiestników Zarzecza, oddałem im listy królewskie, a król wysłał też ze mną dowódców wojskowych i jeźdźców. Dzięki, starczy na razie. Mamy jeszcze raz to, pomodlił się już w tej ostatniej chwili, już nie mamy treści tej modlitwy, tylko tak, no, Boże ratuj. Jak myślicie, dlaczego on się przestraszył, kiedy król stwierdził, co to za zgryzota cię gryzie? No pomyślał, pewnie jest w jakimś spisku i się boi. I dlatego tak źle wygląda. A w tym momencie do szafotu jest bardzo krótka droga, nie? Stąd, kiedy Nehemiasz to słyszy, się boi. No i tu szybko mówi, o co chodzi, jak jest. Król zadał, widać, że rzeczywiście Bóg jest z nim, król daje pytanie: jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Jakie odpowiedzi w tym momencie wy byście udzielili na miejscu Nehemiasza? No nie wiem. Nie wiem, tak. My byśmy, większość z nas, odpowiedziałaby nie wiem. Albo powiedziałaby orientacyjne, no tak z pół roku, parę miesięcy, no tak jakoś, nie? Albo powiedziała, no to zależy, czy mi dasz to, czy tamto, czy będę miał pomoc, no jaka będzie pogoda i różne takie, nie? A Nehemiasz tak nie powiedział. Jak odpowiedział Nehemiasz na to pytanie? Chyba konkretnie jednak. Konkretnie. I król mówi: dobrze. Zobaczcie, że od razu jest przygotowany wszystko, co mu będzie potrzebne. Wie, że będą wrogowie zewnętrzni, no to tamte zezwolenia. Wie, że będą potrzebne różne materiały budowlane, no to to i tamto, nie? I podał termin. Załatwię to, pewnie powiedział, no tam 60 dni może. Nie? W 2 miesiące. Wiemy, że jak dobry Stachanowiec plan zrealizował wcześniej, no ale jeszcze trzeba było wrócić. Nie? To też ładnych parę dni zajęło. Nie?
Jaki wniosek? Tu jest chyba jeden z ważniejszych, oprócz tego takiego całkowitego oparciu się na Bogu i takim życiu w modlitwie, w bliskiej relacji z Bogiem, jeśli chcemy czegoś wielkiego dokonać, to tu jest chyba druga najważniejsza obserwacja. Żaden spontan. Plan. Żaden spontan. Zapiszcie to sobie. Plan. Logistyka. Tak. On jest przygotowany. Ma punkt A, punkt B, C, D i następne litery alfabetu. Jak zobaczymy później, on nie zawsze mówi o tym, ale w głowie ma ciągle plan na kilka kroków do przodu. Żaden spontan, ale plan. I tu, myślę, oprócz mówię tego skupienia się na modlitwie, żeby nie polegać na sobie, swojej mądrości, swoich tam możliwościach, jest dla nas największe zastosowanie. Polacy nie mają tendencji do działania planowego. Przynajmniej Polacy w Polsce, nie wiem, jak jest z wami za granicą, nie? Mamy tendencję do spontanu. Mamy tendencję do działania w perspektywie dnia. Nie? Co to dzisiaj? No tak, to trzeba zrobić, tu kran cieknie, tu trzeba wymienić to, później dziecko zawieźć do przedszkola i tak dalej, no, jakieś tam rzeczy, nie? Ale tak nie może myśleć przywódca. Tak nie może myśleć człowiek, który chce zmienić bieg historii. No a wy macie być na różnym poziomie takimi właśnie ludźmi. Nie? Dlatego takie zadanie, do którego chciałem was też wezwać. Z jednej strony to jest powrót do bliskiej relacji z Bogiem, co nazywamy tym czyste serce. No bo czyste serce, no przed kim? Przed Bogiem. Nie? To oznacza bliskość z Bogiem. Ale drugie zadanie, to jest przemyśl teraz najbliższe 10, a może lepiej 20 lat swojego życia. Co byś chciał w tym czasie zrobić? Kim chciałbyś być? Jakie owoce twoje życie ma jeszcze przynieść? Już przyniosło jakieś owoce, nie? Ale teraz co dalej? Co dalej? Nie spontan. Nie perspektywa dnia, tygodnia czy miesiąca. Tylko jak chcesz zagospodarować dla Boga swoje życie? No oczywiście można powiedzieć, Boże, jak ty chcesz, no ale to wiecie, Bóg wam nie objawi tu, wiecie, przepisu na wasze życie. Nie? Modlimy się, Boże, daj mi mądrość, daj mi poznać. Nie? To pamiętacie jedna z tych piosenek, daj mi poznać kres mój i tak dalej. Naucz mnie mierzyć, liczyć miarę moich dni i tak dalej. Co ja chcę w życiu osiągnąć? Wielu z nas ma plany na przykład zawodowe, nie? To, tamto. Niektórzy mają plany, powiedzmy, jakieś materialne, będzie budował dom. I to macie rozłożone na kilka lat, nie? No ale teraz, czy przede wszystkim służbę dla Boga macie rozłożoną na kilka lat do przodu? Chałupa jest potrzebna, fajnie. Coś zjeść, zakąsić trzeba, no. Ale przecież kluczowe nasze zadanie to jest zrealizowanie misji Jezusa Chrystusa tu na ziemi. I czy masz to rozłożone na kilka najbliższych czy kilkanaście lat? Czy wiesz, co chcesz zrobić? Czy wiesz, co po kolei ma się stać? No dobra, jeszcze 10 lat muszę tam, czy 5 lat, czy 3, czy 2, dziećmi się zajmować. To tu mówię dla kobiet, ale oczywiście no, mężczyźni też są tym związani, choć mają, można powiedzieć, trochę bardziej możliwość służenia na zewnątrz. No ale za 5 lat moje dzieci już pójdą swoją drogą, to co ja wtedy zrobię ze swoim życiem? Może już czas dzisiaj przygotowywać się do tego momentu, a nie dopiero, o, poszły, no co on zrobię? No trzeba posprzątać, strychce najpierw posprzątajmy, albo piwnicę i basement, nie? Czyli, wiecie, szukanie zajęcia, kiedy pojawia się czas wolny. Może czas inaczej pomyśleć o swoim życiu. No jeszcze mam 2 lata studiów. No dobra, ale po studiach to co ja będę robił? Głupiego przywitam? Nie? Lepiej mądrego. No to gdzie ci mądrzy są? Jak to zrobić? Co konkretnie? Nie? To musi być tak, jak on tu powiedział. Ile ci to zajmie? 2 miesiące. Czego potrzebujesz? Tego, tego i tego. Dobra, masz i już jedź szybko, nie zawracaj mi głowy, tylko wracaj tak, jak powiedziałeś. Zobaczcie, że ten wzór, który tu mamy, a potem jest sukces, to ten człowiek tak myślał. Nauczmy się od niego takiego podejścia do swojej przyszłości.